Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale bitadmin.pl. Dziś chciałbym pokazać, przedstawić narzędzie do zarządzania infrastrukturą IT, jakim jest Ansible. W tym celu przygotowałem dwie maszyny, Ansible 1, Ansible 2. Są to maszyny, na których działa CentOS w wersji 7. Jest to instalacja typowo command line, czyli bez graficznego interfejsu użytkownika, ale to w zupełności wystarczy. Chciałem pokazać proces instalacji oraz krótki test na koniec tej lekcji, który pokaże, w jaki sposób można wykorzystać Ansible do zarządzania infrastrukturą IT we własnej firmie. Na początek przedstawię instalację Ansible'a. Następnie skonfiguruję i pokażę, w jaki sposób można użyć Ansible'a do zarządzania infrastrukturą bez użycia jakiegokolwiek hasła, wszystko po SSH oparte na kluczach. Na koniec prosty test, który pokaże, że Ansible faktycznie działa i można go użyć do bardzo wielu celów związanych z administrowaniem infrastrukturą. Ansible jako narzędzie można wykorzystać zarówno w środowisku GNU Linux, jak i w środowiskach opartych o Windows. Natomiast ja skupię się na przedstawieniu Ansible'a, jego działania, jeżeli chodzi o infrastrukturę opartą o GNU Linux. Ok, na początku należy dodać repozytorium, z którego Ansible zostanie zainstalowany. W tym celu należy wykonać następujące polecenie. Sudo yum install minus y apple release. To polecenie pozwoli na pobranie repozytorium oraz dopisanie go do systemu. Należy też dodać hasło roota jako potwierdzenie, ponieważ na początku użyłem sudo, więc działam jako użytkownik uprzywilejowany. Ok, repozytorium zostało dodane, więc następnie dla pewności jeszcze zainstaluję aktualizację systemu. W tym celu wykonam polecenie sudo yum update. Aktualizacja systemu chwilę potrwa, więc ja w tym czasie przejdę na maszynę Ansible 2. Tutaj również trzeba wykonać polecenie aktualizujące system już bez dodania repozytorium, ponieważ na maszynie Ansible 2 wykonam tylko polecenie update'u, ponieważ samo narzędzie Ansible będzie zainstalowane tylko na maszynie Ansible 1, więc ponownie sudo yum update, potwierdzam hasłem użytkownika cloud user w trybie użytkownika uprzywilejowanego i trzeba chwilę zaczekać, aż aktualizacje zaczną się pobierać i będą instalowane. Na maszynie Ansible 1 potwierdzamy instalację wszystkich pakietów i również czekamy, aż ten proces dobiegnie końca. To chwilę potem. Po zakończeniu instalacji możliwe jest sprawdzenie, czy przebiega ona poprawnie oraz czy Ansible jest w stanie wykonywać nasze polecenia. W celu sprawdzenia, w jakiej wersji Ansible został zainstalowany, należy wykonać polecenie Ansible minus minus version i widać instalację Ansible'a w wersji 2.9.6. Ok, w tym momencie mamy już gotowego Ansible'a. Chciałbym teraz pokazać dwa pliki, które wchodzą w skład instalacji Ansible'a i które są ważne. Pierwszym plikiem będzie konfiguracja Ansible'a, drugim będzie plik inwentarzowy. Aby dostać się do pliku konfiguracji Ansible'a, należy wykonać polecenie sudo nano etc Ansible i tutaj widzimy Ansible configuration oraz host. Wejdźmy do pliku konfiguracji. Jest tutaj kilkanaście linijek konfiguracyjnych. My na ten moment nie potrzebujemy niczego w konfiguracji zmieniać, ponieważ domyślna instalacja w zupełności wystarczy do naszej pracy, do naszych testów. Tutaj w pierwszej linijce zakomentowanej widzisz inwentory.
ścieżce etc ansible host, więc przejdziemy teraz do tego pliku. W pliku tym znajduje się przykładowa konfiguracja, która nie jest aktywna, natomiast pokazuje możliwości, jakie daje ten plik oraz w jaki sposób należy ten plik wypełnić. Plik ten odpowiada za przechowywanie wszystkich maszyn, które mamy w sieci, w naszej infrastrukturze i dzięki niemu jesteśmy w stanie skonfigurować grupy serwerów, na przykład serwery, które tak jak w przykładzie 2 są tylko serwerami webowymi, lub też jeżeli mamy serwery bazodanowe, możemy je wrzucić w drugą grupę, dzięki czemu jesteśmy w stanie punktowo dodawać pewne aktualizacje chociażby do tych systemów, nie zagrażając działania serwerów z innych grup. Więc teraz przejdziemy do konfiguracji. Tworzymy własną grupę, powiedzmy, że będzie to grupa Ansible Test i w zadaniu grupy należy dodać jeszcze adres IP wewnętrzny serwera, czyli maszyny, na której będziemy testowali działania Ansible. Ja dodałem adres 172.31.110.216. Jest to adres IP maszyna Ansible 2, dzięki czemu będzie możliwe przetestowanie działania Ansible. Należy zapisać konfigurację i z niej wyjść przez Ctrl X. Kolejną rzeczą, którą należy w trakcie konfiguracji wykonać, jest dodanie użytkownika. Użytkownik będzie nazywał się Ansible i docelowo będziemy na nim w późniejszym czasie pracowali. Więc zaczynamy od dodania użytkownika. Sudo user add Ansible. Następnie tworzymy hasło dla tego konta. Sudo passwd Ansible i ustawiamy hasło dla tego użytkownika. To samo należy wykonać na maszynie Ansible 2, więc wpisujemy sudo user add Ansible. Podajemy hasło użytkownika, następnie nadajemy hasło dla użytkownika Ansible, sudo passwd Ansible, wpisujemy nowe hasło, potwierdzamy to hasło. Dobrze, wszystko przebiegło poprawnie. Wracamy na maszynę Ansible 1. Musimy jeszcze wykonać pewną konfigurację, dzięki której użytkownik Ansible będzie w stanie wykonywać swoje działanie, swoją pracę bez konieczności podawania hasła. W tym celu dodamy użytkownika Ansible do grupy Swoders, czyli użytkowników z podwyższonymi uprawnieniami. Dlatego uruchomimy konfigurator sudo vsudo i w tym pliku należy odnaleźć dwie linijki, do których dodamy naszego użytkownika z uprawnieniami grupy root. Pierwsza linijka to allow root to run any commands anywhere. Żeby dopisać cokolwiek do tego pliku, na początku należy wcisnąć klawisz I, aby przejść do trybu interakcji, więc dodaję użytkownika Ansible i pozostałe parametry przypisuję z przykładu. Tutaj należy dodać opcję no passwd, po dwukropku i spacji dodać all i podobny wpis należy dodać w linijce same thing without a password. Ansible all no passwd all. Jeżeli wszystko się zgadza, należy poprzez escape wyjść z trybu interakcji, wcisnąć dwukropek, wybrać W oraz Q, aby zapisać i wyjść. To samo wykonuję na maszynie Ansible 2. Ponownie należy odnaleźć wiersze, w których dodany zostanie użytkownik.
Okej, okay, i drugie miejsce, drugi wiersz. No, pozwól, ponownie wychodzimy zapisując. Ok, ten krok mamy wykonany. Powracamy do maszyny Ansible 1 i kolejną konfiguracją, którą musimy wykonać, jest wyłączenie Security Linux. Jest to narzędzie, które decyduje o dostępie użytkownika do konkretnych plików. Tych ograniczeń na razie nie potrzebujemy ustawiać, więc po prostu konfiguracja zostanie wyłączona. Ok, sudo nano etc/linux-config i zmienić jeden wiersz Selinux równa się enforcing na Selinux równa się disable. Zapisujemy, wychodzimy i po tym zabiegu należy maszynę zrestartować. Ok, maszyna się restartuje. Przechodzimy na maszynę Ansible 2, to wykonujemy dokładnie to samo polecenie. Zmieniamy ponownie Selinux Enforcing na Disable. I również tą maszynę należy zrestartować. Po restarcie maszyn musimy wygenerować klucze publiczne oraz prywatne. Klucz publiczny musimy skopiować do maszyny Ansible 2. Natomiast ten, który jest wygenerowany na maszynie Ansible 2, musimy skopiować do maszyny Ansible 1, żeby zapewnić obustronne możliwość kontaktu bez podawania haseł. W tym celu wykorzystam możliwości pakietu SSH w celu wygenerowania klucza SSH. Again. Możemy tutaj pewne opcje zmienić w stosunku do ich wartości domyślnych, natomiast pozostawiamy je domyślnie poprzez zatwierdzenie ich klawiszem Enter. Klucze zostały wygenerowane. Na maszynie Ansible 2 również dokonam wygenerowania klucza publicznego oraz prywatnego przy pomocy SSH Again. Opcje, podobnie jak na maszynie Ansible 1, zatwierdzam bez ich zmiany. Następnie wracam na Ansible 1 i teraz nastąpi przekopiowanie klucza publicznego na maszynę Ansible 2 przy pomocy SSH Copy ID. Tutaj musimy podać nazwę użytkownika na maszynie Ansible 2, czyli naszego użytkownika Ansible, oraz musimy dodać adres IP tej maszyny, w moim przypadku 172.31.110.216. Transfer klucza. System pyta nas, czy jesteśmy pewni, że chcemy kontynuować. Tak, jesteśmy pewni, potwierdzamy to poprzez słowo yes. Następnie musimy podać hasło użytkownika Ansible na maszynie Ansible 2 i to jest ostatni raz, kiedy podajemy hasło do połączenia się pomiędzy maszynami. W chwili mamy potwierdzenie, że klucz został przetransferowany poprawnie oraz możemy zalogować się na maszynę Ansible 2, będąc ciągle na maszynie Ansible 1. Wpisuję nazwę użytkownika oraz adres IP maszyny Ansible 2 i zatwierdzam Enter. Widać, że transfer klucza przebiegł poprawnie. Jestem zalogowany na maszynę Ansible 2 bez podawania hasła. To samo należy wykonać na maszynie Ansible 2, czyli przetransferować klucz publiczny na maszynę Ansible 1. SSH Copy ID. Ponownie używamy użytkownika Ansible. Dodaję adres maszyny Ansible 1, ponownie zatwierdzam transfer, wpisuję hasło użytkownika Ansible 1 z maszyny Ansible i jestem w stanie zalogować się przy pomocy adresu IP
na maszynę Ansible 1. Czyli tutaj jest wszystko poprawnie. Wylogowywuję się na Ansible 1. To samo robię na maszynie Ansible 1, czyli robię logout z maszyny Ansible 2, więc połączenia pomiędzy maszynami działają. Teraz jestem w stanie przeprowadzić test przy użyciu Ansible'a. Na początek bardzo prosta sprawa, czyli spingowanie maszyny Ansible 2, ale nie przy użyciu polecenia ping, tylko przy użyciu mechanizmów wewnętrznych Ansible'a i modułu ping. Aby tego dokonać, należy wpisać Ansible. Po spacji konieczne jest wpisanie grupy, która jest utworzona w pliku host. W naszym przypadku jest to grupa Ansible test. Zamiast Ansible test możliwe jest również użycie słowa kluczowego all. Wtedy ping zostanie wysłany do wszystkich maszyn, których grupy mamy założone w pliku host. Natomiast ja zostanę przy naszej grupie Ansible test. Następnie po spacji minus m, czyli użyję modułu ping. Zatwierdzam enterem. Po chwili jest odpowiedź. Jeżeli odpowiedź jest na zielono, to znaczy, że wszystko zostało wykonane poprawnie. Widać, że jest to nieco dziwna struktura. Jest to struktura JSON-a. W początku jest adres IP maszyny Ansible 2. Następnie status, czyli success, i tutaj ważna rzecz, ping pong, czyli wysłaliśmy zapytanie ping, maszyna odpowiedziała pong, więc konfiguracja jest poprawna i jesteśmy w stanie podłączyć się do maszyny przy pomocy poleceń zawartych w pakietach Ansible'a, więc w tym momencie mamy działające środowisko testowe. W kolejnych lekcjach stawię bardziej zaawansowane możliwości Ansible'a. Zaczniemy od poleceń, które wykonuje się z poziomu command line'a. Następnie przejdziemy do bardziej zaawansowanych rzeczy, czyli pisanie scenariuszy, dzięki któremu po napisaniu kilkunastu linijek kodu będziemy w stanie wykonać bardziej zaawansowane zadania na maszynach zdalnych przy pomocy Ansible'a. W tej lekcji to tyle. Zapraszam Cię na kolejną.